Fundacji Małych Serc, która gości u nas w związku z doskonaleniem przez uczestników programu Złap Nadzieję wykonywania oświadczeń dla wcześniaków. W związku z podjętą przez nas współpracę z Fundacją otrzymujemy od Fundacji pomoc zarówno w zakresie materiałów do wykonywania ośmiorniczek, jak i pomoc w zakresie nauki wykonywania ośmiorniczek. Aktualnie odbywa się już 6. edycja programu. Panowie, którzy są najbardziej zaangażowani w wykonywanie prac dla małych dzieci, biorą udział w warsztatach doszkalających technikę robienia ośmiorniczek, tak żeby one spełniały jak najlepiej swoje standardy. Po prostu zdyskwalifikuję taką ośmiorniczkę. Ja później panu pokażę, jak robić magiczne koło, żeby po prostu takich otworów nie było. Dobrze? Czyli ona jest cała rozkrytka. No niestety, ale tak. Nabierany łańcuszek tych oczek, żeby wykonać tą spiralę tych macek, są za duże. Jak widać, już gołym okiem. Na każde oczko przypada dwa półsłupki, gdzie powinno to się tak ładnie nam skręcać, tak jak jest w tej. I w tej bardzo ładnie to wygląda, jak jest skręcone. Są dwie techniki robienia tych macek. Jeżeli jest tak jak tutaj, jedna pani, która wykonuje ośmiorniczki dla wcześniaków, robi półsłupki nawijane. Dzisiaj chcielibyśmy przekazać, tak jak zresztą robimy co kilka miesięcy, ośmiorniczki dla wcześniaków, uszyte na szydełkach przez naszych pacjentów, którzy dzięki pomocy z Fundacji mogą brać udział w ogólnopolskiej akcji ośmiorniczki dla wcześniaków. Pomagając, poświęcając swój czas wolny na to, żeby wykonywać właśnie takie małe maskotki służące później do rehabilitacji małych dzieci, wcześniaków w inkubatorach.